O sprawie informowaliśmy blisko 2 tygodnie temu. Przypomnijmy, Paweł Czarnecki, obecnie zawodnik klubu Stal Chocianów, twierdzi, że jego podpis, którym deklaruje dalszą chęć współpracy z Konfekcem Legnica, został podrobiony przez dyrektora Piotra Potycza. Żadnego podpisu nie złożyłem i tak jest co sezon w Konfekcie. Dyrektor podpisuje za każdego zawodnika deklarację gry amatora i również było w moim przypadku. Po emisji naszego materiału za pośrednictwem Okręgowego Związku Piłki Nożnej Piotr Potycz przesłał m.in. do naszej redakcji oświadczenie dotyczące sprawy podpisu. Stwierdził w nim m.in., że wypowiedzi, które ukazały się na naszej antenie, biją w dobre imię Konfeksu. Tymczasem poproszony wówczas o komentarz przed kamerą odmówił, twierdząc, że telewizja szuka sensacji. W mailu, który przyszedł również do naszej redakcji, Piotr Potycz poprosił o zamieszczenie oświadczenia. Tym razem również nie chciał wystąpić przed naszą kamerą, krytykując jednocześnie przygotowany przez nas materiał i określając go jako nierzetelny. Tymczasem dotarliśmy do wszystkich stron związanych z tą sprawą. Prezes Okręgowego Związku Piłki Nożnej Maria Kajdan odpowiedziała, że Wydział Gier OZPN w Legnicy zajmował się sprawą deklaracji gry amatora złożonej do KS Konfex na sezon 2016-2017 przez zawodnika Pawła Czarneckiego. Posiadanie takiej deklaracji przez KS Konfex zakwestionował w złożonym oświadczeniu zawodnik. Wydział Gier OZPN wezwał przedstawicieli KS Konfex do okazania wyżej wymienionej deklaracji, co osobiście uczynił dyrektor klubu pan Piotr Potycz. W ocenie Wydziału Gier OZPN deklaracja zawodnika nie budziła wątpliwości. W mailu Piotr Potycz oświadczył, że nie będzie się wdawał w żadne ustne przepychanki z panem Pawłem Czarneckim. Najprostszym sposobem jednoznacznej oceny i sprawdzenia, kto w tej sytuacji mówi prawdę, jest wydanie opinii w tej sprawie przez grafologa.